1,69 kg w tej misce plus 0,57 było jeszcze w druszlaku. Do tego litr wody i około 2 kg cukru. Takie proporcje. Garnek 5-litrowy. Na 2 kilo owoców dyrenia jest tu wody 500 ml, pół litra. Troszeczkę rozgnieciemy. Na razie nie ma tu cukru. Ogólnie będzie trzeba przetrzeć to przez sito. Już barwa się zmienia troszeczkę. I będzie pyszna marmolada. Zobaczymy, ile wyjdzie z 2 kg dyrenia dzikiego. Także troszeczkę tłuczkiem do ziemniaków trzeba pomóc. Pestki szkodliwe nie są, ale można zęba na nim złamać, na nich. Gar 5-litrowy. Minęło jakieś 25 minut. Zgasiłam. Teraz czekamy, aż to przestygnie. I będziemy przecierać przez sito. Niewiele, żeby przestygło. Bo jak zbyt dużo ostygnie, to też będzie nam bardziej otwory zalepiało w sicie. Dlatego też nie dodajemy cukru teraz, dopiero po przetarciu. Widać jest pestkę. Tak. Przecieramy, tylko nie tym, rzecz jasna. Na początek po prostu można druszlakiem. Troszeczkę mam za małe tutaj otwory. Powinnam wziąć o większych otworach. Tak. I ogólnie do tego wszystkiego, co przetrzemy, tak żeby nam pestki zostały. A jak będą pestki, to też wodą jeszcze zagotowaną opłuczemy, to znaczy pestki wrzucimy do ronderka, wlejemy trochę wody, żeby jeszcze miąższ ten, który jest na pestkach, wziąć i zabrać i dodać do tego. I już do tej ilości przetartego miąższu dodamy wtedy cukier. Zagotujemy i do słoiczków nałożymy. I po robocie. Tak, muszę wymienić druszlak na taki o większych oczkach. Zdecydowanie. Także mamy w innym druszlaku, gdzie są otwory i po bokach, i na spodzie. I nie ma to jak pałka do ucierania. Tylko wiadomo, dwie ręce są potrzebne. To jest najlepsza metoda. Nic innego nie wchodzi w grę. Żadne łyżki drewniane. Po prostu trzemy po ściankach. Troszeczkę to jest czasochłonne, ale jedyna chyba metoda. Powiedzmy, że pierwsza tura przecierania dobiegła końca. Tak. Tym samym przerzucimy te resztki do innego garnka, do którego niewielką ilość wody później. O, także tylko tyle, ale tylko tyle, plus jeszcze tylko tyle, plus jeszcze tylko tyle dodane do tego da nam parę słoiczków.
Niestety, tak z dereniem jest, nie jest łatwo. Dobrze, więc na razie wyłączę, bo bez jednej ręki niewiele wskóram. Tak, i kolejna partia. Aha, w sumie wszystko. I tak etapami w miarę, jak będzie dereń dojrzewał, bo nie dojrzewa regularnie. Tak, i znowu to samo. Czasochłonne, ale nieodzowne. Wiecie co, jedno chcę powiedzieć. Ile ja garków nabrudziłam do 2 kg derenia? Proszę. 3 gary, 2 łychy, 3 druszlaki. A to dlatego, że dopasowywałam rozmiar. Tosi to było zbyt wielkie do tego garnka. Wychodziło na zewnątrz po prostu. Czyli wszystko trzeba sobie dostosować. Niestety. I tak, znowuż te pesteczki dorzucimy do tego. Dobra, teraz takie sito trzeba, wiadomo, zebrać tą masę. Tak. I wszystko przelać do jednego pojemnika. Także mówię, koszt derenia owoców mniej więcej 30 zł. Dzikiego odmianowy zapewne jest znacznie cenniejszy. Wszystko to należy niewielką ilością wody wypłukać, żeby tych cennych, drogocennych drobinek nie stracić. Dobrze. Tak. I tutaj to, co już przetarłam. Tak. I właśnie teraz wody do tych wszystkich pojemników wleję. I dodam do tych wytłoczyn, tak zwanych, z pestkami i jeszcze z tego uzyskamy miąższ. No, będzie wspaniale. Także nikt nie mówił, że dereniowe wyroby są tanie. Wręcz przeciwnie, są drogie. Są drogie, ale niepowtarzalne. Taką niewielką ilością wody, jedna część wypłukana, przelejemy do kolejnego naczynia. Tak. Popłuczemy, popłuczemy. I teraz do kolejnego. Do tych pestek. Trzeba to wygarnąć wszystko. Już mamy do pestek wodę wlaną z tymi resztkami. Teraz znowu przecieramy to. Będzie lżej, już łatwiej, ponieważ jest, nie jest tak ścisłe. Można jeszcze troszkę wody dolać. Tu nam się uzbierało tyle masy, która oczywiście zgęstnieje, bo cukru dodamy. Tym samym przelewamy. Film będzie pewnie monotonny, ale no niestety inaczej się nie zrobi. A ja chcę pokazać. W zasadzie uczę się też tego razem z Państwem. Mam tych drzew dereniowych troszeczkę w tym roku jakoś obrodziły i trzeba próbować robić. Pierwsza moja próba była nieudana. Próba robienia derenia, dżemu dereniowego, z pestkami wówczas. Oj, wiecie co, poczekajcie. Ponieważ nie posłuchałam przepisu i dałam dużo, dużo mniej wody niż było w przepisie. Stwierdziłam, że nie będę tak rozcieńczać. To był wielki błąd, gdyż później do słoiczka, jak wlałam, było to tak gęste, że nożem było trudno ukroić. Gdzieś na filmie prezentuję właśnie ten dżem. Już wiem, to jest na filmie. Proszę wpisać sobie, gdzie pokazuję nalewkę dereniową na produktach z Chorwacji. To będzie chyba wiosną tego roku. Tak z ciekawości, jak ktoś jest zainteresowany, rzecz jasna. Dobra, wyłączam się. I tu są właśnie te pestki, już za lekko podgrzane. I znowuż przecieramy. Będzie już łatwiej. Pestki nie są szkodliwe, absolutnie, wręcz w drugą stronę. Jak już tam mówiłam na którymś z filmów, one pomagają przy hemoroidach, jeżeli ktoś ma problemy. Także to spokojnie, nawet się je praży
przegryza, kuka a la słoneczek. No ale w dżemie, wiadomo, w marmoladzie pestki niewskazane zęba można połamać. Dobra, wyłączamy. Proszę zobaczyć, już tyle pestek widocznych jest. Ponieważ już nie chcę się dalej odzyskiwać tego miąższu, tym samym to już wyrzucę. Dlatego tym bardziej, że mam własne owoce. Nie aż taką dużą ilość, ale mam. Natomiast gdyby przyszło kupować je, no nie, z pewnością bym jeszcze coś odzyskiwała. A że już jest bardzo późna pora, wyrzucamy pesteczki. Będzie trzeba to oczywiście też zgarnąć. Zaraz, zaraz, tu przestawmy. Tak. Tyle uzyskaliśmy, zobaczcie. Tyle było, plus woda oczywiście. Tak, i tu jest podziałka w tym garnku, że już mamy bez cukru dereń z wodą. Mamy 2 litry. Tutaj jest trójka. Akurat na linii masy jest 2 litry. Dodamy do tego cukier i troszeczkę teraz lekko zagotuję i zostawiamy to do jutra. Jutro dokończymy. Zagotujemy krótko i do słoiczków gorące nałożymy. Słoiczki do góry dupką postawimy. Czyli na zakrętkach i gotowe. Ostatni rzut dziś na masę. Jest godzina 23. Jak wygląda? Uwaga. Jest to coś takiego. Jeszcze letnia. Letnia, tak. Zobaczymy jutro. Przed południem. Jaka będzie gęstość. Tak z ciekawości. Bez dodatku cukru tu. Dereń i woda. I co? 12 godzin później. Teraz nagrywam bez lampy błyskowej. Jest taka gęstość. Włączymy. I wsypię najpierw kilogram cukru. Niby zalecane jest 2 kilo, ale ja będę próbować w miarę, wiadomo, w miarę gotowania. Taka pulpa wyszła. Dobrze. Zobaczymy jak dalej. I cóż, czuć jest, że za mało rzeczywiście słodkie. Ja tak się wystrzegam, żeby dawać dużo cukru do potraw, żeby nie przesadzić, ale jednak jak trzeba, to trzeba. Tylko o tym samym 3/4 na razie opakowania. I poczekamy. Trzeba zmniejszyć płomień. Po dodaniu cukru króciutko zagotowałam. Troszeczkę kapkę dałam na talerzyk. Jak zastygło, raczej nie zastygło, stwierdziłam, że do tego wszystkiego dodałam zbyt wiele wody, ale to dlatego, żeby odzyskać jak najwięcej miąższu z owoców przy przecieraniu. Na drugi raz dam troszkę mniej. To robię w ogóle pierwszy raz. Tym samym po prostu jedno opakowanie jakiegoś tam żelfiksu. To jest na kilogram owoców, lecz lepszy rydz niż nic. Tym samym ostudzoną masę przelałam tak z pół litra do pojemniczka. Żelfiks, ciach, wymieszamy. Jak to wymieszamy, to dodamy do tego gara dużego. Zawsze będzie to troszeczkę gęstsze, ale muszę powiedzieć, że taką płynną masę na bułeczkę z masłem nałożyłam niebo w gębie. Po prostu należy wtedy troszkę mniej nakładać, bo będzie wyciekało z bułki. A kto powiedział, że musi być gęste, prawda? To tylko chodzi o to, żeby nie pobrudzić się przy jedzeniu i tak dalej. No i dobra. Za chwilę resztki wygarnę, żeby nic się nie zmarnowało
I teraz to razem zagotuję bardzo króciutko. Nie ma co przygotowywać. Niech to się tylko rozprowadzi. O, już jest czuć tam na dnie, tak jakby ciut gęstniało. Bardzo minimalnie. To tyle. Następnie będę do słoików przygotowanych, umytych, osuszonych, zakrętki dopasowane, żeby nie było, że w trakcie nakładania coś nie pasuje, a masa stygnie. Ja nie pasteryzuję takich słoików, które gorący wrzątek nalewam. A nalewam za pomocą sita. Sól do zmywarki wsypuję. Przepraszam, lejka, nie sita, tym lejkiem wymyty. Akurat średnica wyżłobienia ma, zatrzymuje się na szyjce. Tu się nic nie wybrudzi, nie trzeba potem tych wrąbków ściereczką wycierać. Z lampą, jaka różnica w barwie. Na malutkim ogniu cały czas tutaj gotuje się to. Po to, by jak najgorętsze było. Dobra, i teraz muszę już odłożyć telefon na aparat, tak? O, wystarczy. Aż nadto. I zakręcone do góry dupką, niech stoi. Piękny kolor. Ogólnie 2,5 litra gdzieś wyszło dżemu. Niech zastygnie. Jutro rano przekręcę. Normalnie wyniosę do chłodnego miejsca. Ale coś okropnego zawsze przy zakręcaniu wystąpi. A mianowicie, ile by człowiek nie przymierzał pokrywek, to w trakcie po nalaniu gorącego zakręcamy i zakrętka nam puszcza, przeskakuje pod wpływem gorąca. Więc to się nie nadaje. Te słoiki trzeba iść po nowe, myć, szykować. A kupiliśmy ostatnio zakrętki takie, bardzo cienką blachę mają. Bardzo. I przepuszczają, niestety. Jak są zimne słoiki, suche, zakręca człowiek, przymierza, jest wszystko ok. Ale po nalaniu wrzątkiem, wiecie co. No to tyle. A to będzie pozostało do już spożycia teraz na bieżąco. Smacznego i róbcie. Zdobywajcie owoce derenia, ale przede wszystkim sadźcie drzewa dereniowe. Pozdrawiam. Taka konsystencja wyszła. Marmolady, konfitur, czy jak to zwało? Na bułeczkę, proszę. Taka gęstość. Jak trzeba. Nie ma potrzeby więcej żelfiksu dawać. A najlepiej w ogóle. Tylko, jak już mówiłam, dodałam żelfiks z powodu zbyt dużej ilości wody, którą użyłam, by wypłukać pestki z miąższu. Pięknie, smacznego.